Kontynuujemy grę Dark Messiah of Might and Magic, rozdział 7, Ogień we krwi. Ten rozdział jest bardzo, 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 bardzo długi. Najdłuższy rozdział w całej grze, prawdopodobnie. I nie skończy się na 4 częściach, tylko na więcej części. Po 20 minut każda. Zobaczymy. My Messiah. And arise. Żyjemy. Seraph, my love, can you hear me? What happened? Perrantir killed you. I used the energy. A, zabił mnie jednak, by cię wskrzesić. I feel different. Not surprising. We're joined even more closely. Aha, część możemy jakiegoś demona się przemieniać. Gone with the skull. We'll have to hurry to stop him. Stop him? I'm going to kill him. Haha, zabić. Yeah! The orcs took all your equipment. They thought you were dead. Nie mamy ekwipunku. Nawet czarów nie mamy, nic. Kurde macie. Jak mamy się bronić teraz? No ale chyba miecz do ręki mogę podnieść, prawda? Nic innego nam nie pozostaje, tylko pójść tą ścieżką. Specjalna zdolność jest, tak? Że mogę się zmienić w demona. Opcje. Tylko ja nie mam przepisanego pewnie klawisza. Specjalna zdolność. Gdzie to w ogóle jest? Jest. A mam jakiś mysz przypisaną do... Mysz 4? Chyba nie. Mysz 5. No jest, może być. Feel so weak. Yes, my powers are yours. A, mogę jakiś miecz podnieść. Super. I see that. Dobra, idziemy dalej. A oni mieli w ogóle jakąś tarczę? Nie, chyba nie mieli nic takiego. Mają. Tylko nawet nie wiem, jaką on ma wytrzymałość, ten poklesz, ale dobra. Czarów nie mamy, niestety. Chodź tu. To jest łucznik, to musimy go pokonać. Ty prędzej zginiesz. Skurwysynu. Yeah. A, tu jest nasz ekwipunek. Za kratami, ale nie ma, niestety nie możemy tej kraty otworzyć. Bo jest zaryglowana od wewnątrz. Musimy wymyśleć jakiś inny sposób na otwarcie. O, pająki, a ja nie mam żadnych kul ognistych. Żeby je pokonać. Także jak się zatruje, to już dupa. A, kolejne pająki.
Jeszcze jakiś? A, po prostu trzeba było je zgnieść. Ach. Przechodząc po nich. A, możemy wejść tutaj, tak? Super. Tu jest co? Tu jest ta skrzynia, tak? Cała. Sakwa Sareta. Yeah. Wszystko jest ułożone tak, jak ja ułożyłem przed... przed tym. Pukrość orków. No to ten wyrzucimy. A weźmiemy ten, który... O, jest coś. Płomiennego złota. Zajebisty miecz zawokuje. No, 34, a to słaby. A gdzie jest ten, który ja miałem? Przepas. Nie ma go. Szlak. Dobra, niech będzie ten. A łuk linowy gdzieś powinien być. A nie, ja mam wszystko, dobra. Pierścień, pierścień mistrza oręża. Ja miałem mieć pierścień regeneracji. To wypierdolę. Jakaś słaba ta regeneracja tego miecza. Dobra, jeszcze miałem parę rzeczy sprawdzić. Pójść jeszcze w inne miejsce. Tu jeszcze miałem pójść. O! Jakaś skrzynka. O, tarcza ziemskich płomieni. Yeah. Ciekawe, co to jest. Najwięcej... Noszące ją postaci zapewnia ochronę przed obrażeniami od ognia, niezniszczalna. Wow! Ale pewnie ten, kto uderzy w tarczę, a ja się zablokuję, to dostanie pewnie obrażenie od ognia. Zapewne. Dobra, idziemy dalej. Łuk linowy potrzebuję. Generalnie nie używam łuków, ale ten jest niezbędny do przejścia poziomów w grze, więc... Więc... Niestety jestem zmuszony go użyć, a miałem nie używać żadnego łuku. Ale ten łuk jest wyjątkowy, więc... Niezbędny jest do przejścia poziomu w grze. Tylko teraz w którą stronę? Tu jest ślepa droga. Orkowie. Myślałem, że mnie ktoś zauważył. Ach, co mogę zaś go od tyłu? Ten mnie chyba na pewno zauważy. Ale przynajmniej tego zabiję. Zabugował się, widzieliście? Stał przez chwilę w pozycji wyprostowanej, ale już był martwy.
coś tam jeszcze jest. Kurwa, akurat nie musiał podejść. Jak ja tutaj... Co jest? Zabugowałem się razem z orkiem. Ja pierdolę. Ale dobra, przynajmniej go zabiłem. Zbroja płytowa, wow. No to tą wyrzucamy w pizdu. Nawet nie miałem na sobie zbroi, kurde. Tylko tej kolczugi. Czekajcie, wezmę kolczuga i wezmę zbroję i porównam. Klasa pancerza 3, tu jest 2, wytrzymałość 1, tu jest wytrzymałość 2. Fajnie wyglądam teraz. Dobra, teraz wywykujemy sobie ten miecz. Tak samo jak wykuliśmy ten długi miecz. Czyli płomienne złoto. Ten na pewno będzie już słaby. Ten chłeptacz dusz. Czekajcie, gdzieś powinien być młot kowalski. Nie ma tutaj młota? To gdzie jest ten młot? To jak ja mam go wykuć? No nie mówcie, że ja musiałem mieć młot tam zachować. Z tamtej poprzedniej tej. Jak ja mam wykuć miecz? W ogóle. Czym? To jest do rękojeści. Kurwa. Nie róbcie se jaj. Ja pierdolę. Ale głupota. To jak ja mam wykuć miecz? To jest paranoja jakaś. Płomienne złoto. Przecież ja... Nie wykuję, uderzając mieczem. No właśnie. Jak ja mam to zrobić? To już po mieczu, już sobie wykułem wspaniały miecz. Kurwa jego. No to jest durnota, że tu w ogóle... Ech, kurwa. Gdybym wiedział. Pizda. Ja jak grałem, to oczywiście miałem ten miecz, on był mocny. Ale jakoś, kurde, nie mogę znaleźć tego młota. Może on gdzieś tu leży, tylko że ja go, kurwa, nie widzę.
coś jakby tu mignęło mi, ale... Nie, to może był ten celownik. Szkoda, szkoda. Idę dalej, bo szkoda mi czasu. Cyklop. I'm impressed. Probably guarding the exit. No na pewno, bo tam jest wyjście. Co, mam z nim walczyć? Drugie starcie z cyklopem, tak? Widział mnie, zauważył. A jest taki myk, że można prądem go załatwić, jak on wejdzie do wody. Już padł? Faktycznie. Ogłuszenie go prądem. Tak, bo on wszedł do wody, a ja puściłem czar błyskawicy. No nieźle to wyszło, nieźle. Ogłuszenie prądem cyklopa, bo wszedł do wody, prawda? A woda przewodzi elektryczność. A ja puściłem czar błyskawicy. Ależ ta krata się podnosi jak... Tak, nie zdążyłem wejść. Strasznie mnie boli, że ja nie mogłem tego miecza wykuć. Jasny gwint. Kurwa jego macie. Gdybym wiedział, to bym ten młotek nosił przez tyle tych rozdziałów, aż przeniósł tutaj. Kurwa, jebana macie. No nic, trudno. Mam nadzieję, że będę mógł ten smoczy miecz użyć, jak oczyszczę się z tego demona. Fakt, że to będzie bardzo późno, ale on to jest chyba najmocniejszy miecz w całej grze, nawet lepszy od tego płomiennego. Od tego, którego wykułbym z płomiennego złota. A wolę sobie zapisać. Co, jeszcze wyżej? Jeszcze wyżej. Coś tu leży. Sztylety burzy, to ja to mam. Zwłoki, jakiś ork leży martwy. A, teraz będzie z tymi goblinami. Pająki.
Zginął. Dwóch na raz. Bardzo dobre czar na pająki. Chodź tutaj. Chodźcie tu, kurwy. Ale jakie tam obrażenie otrzymuję, jak jestem w polu rażenia. Jest też opcjonalne zadanie uwolnienia liany. Co bym to oczywiście uczynił. Oh shit. Kurwa, ile tych pająków jest. Sporo many to już zużywa. Koniec. Gówno koniec. A może kulę ognia dla odmiany? Nie podziałało coś. Będzie też ciężka przeprawa z tym wielkim robalem, co tam jest. Żyje. A, jesteśmy teraz w górnej części. Tam, gdzie był na dole cyklop. Zejście na dół jest? A no tak, bo jest loading, bo widzę w prawym górnym rogu ekranu. To jeszcze parę minut i kończę tą część. Tu coś jest? Tu chyba nic nie było. O, tu będzie ciekawa część z tymi orkami w tych ruinach. Tu podobno gdzieś tam w górnej części, w pionowym szybie, podobno jakiś miecz jeszcze jest dodatkowy, ale nie jestem pewny. A, poleciałeś, skurwielu mały. Aha, tu musimy sobie wózek. Przywołać, tak? Wózkiem chyba się jeździło gdzieś tam. Nie widzą mnie, bo jest biały celownik. Dobra, to chyba skończymy w tą część pierwszą, a zaczniemy w kolejnej części kolejną część, w kolejnym odcinku. Hahaha.